Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam jeden z nowych, nadchodzących zimowych wariantów skinów w grze. By the way, nadal trwa konkurs na sprzęt gamingowy o wartości przekraczającej 5000 zł. Ty, co nie wzięli jeszcze udziału, serdecznie zapraszam do opisu. Po ogromnej aktualizacji 7.0, w kilka gry pojawiło się wiele nowości, a to oczywiście z powodu nowego sezonu i wielu zmian. Jak zawsze, parę ciekawych rzeczy nie wyszło jeszcze na światło dzienne. I tego samego dnia, w którym wyszła ta aktualizacja, wydobywcy danych doczekali się w zmianek o zimowych wariantach dla Czerwonego Rycerza, Kruka i Strażnika Miłości. Na tamten moment pliki te były nieskończone. W sumie nadal są. Jednak niektórym po ostatniej aktualizacji już udało się podejrzeć skrawek tego, co nadejdzie, jako nowe style do skinów już wkrótce. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym rozwiać wasze wszelkie wątpliwości. Ponieważ niektórzy mogą pomyśleć, że w plikach gry mowa przecież o statuach z lodu na zimowej części mapy. Ale nie. Tu chodzi o kompletnie inny zestaw plików w folderze stricte dla przedmiotów kosmetycznych dla graczy. A przechodząc do tego, co najciekawsze, to Storm na swoim Twitterze udostępnił znalezisko innego wydobywcy danych, którym udało się podejrzeć ukryty zestaw tekstur poświęconych zimowemu stylowi dla Strażnika Miłości. Zobaczcie sami. Teraz widzicie teksturę samej postaci. A teraz teksturę wyznaczającą fragmenty postaci, które mają się świecić. Tak samo jak to jest na przykład na skinie Światłomistrz. Lepsze spojrzenie na tego skina udostępnił Shina na swoim Twitterze. Podmienił on oryginalną teksturę, ale niestety bez nałożonej mapy wyznaczającej co ma się świecić. Tak czy siak mam nadzieję, że to nie będzie sprzedawane jako oddzielny skin. Na razie brakuje wykończenia głowy. Nie wiadomo jeszcze, jak prezentuje się reszta zimowych skinów, czyli Raven i Red Knight. Ale prawdopodobnie już w następnym tygodniu doczekają się swoich gotowych zestawów tekstur. Wracając do zimowego Strażnika Miłości, to strona skintracker.com także udostępniła model tej postaci, ale już fragmentami niebieskiego światełka. Podgląd 3D tego skina widzi teraz w tle, pod każdym kątem. Dajcie znać, co o nim uważacie. Już mniej więcej wiemy, jak będzie wyglądał ten skin. Pozostało tylko czekać na dokończenie głowy, bo jest to oczywiście nadal praca w toku. Moim zdaniem jest okej, ale jeśli to będzie sprzedawane oddzielnie, to nie. Nie jestem fanem tego skina, jakim jest teraz. Ale ta opcja prawdopodobnie będzie mi się nawet bardziej podobała. Pamiętajmy, że jego skrzydła też doczekają się takiej czarnej, świecącej wersji. By the way, jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fałdolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli użylibyście mojego kodu w sklepie. Ernest. Dzięki. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Błysie Bojawym.